Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Głuc oficjalnie jest już członkiem Platformy Obywatelskiej oraz Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Zaskoczenia nie było, bo na taki transfer zanosiło się już od jakiegoś czasu. Chciałem dzisiaj zakomunikować Państwu, że nowym członkiem Platformy Obywatelskiej w Nowym Sączu został pan dr Krzysztof Głuc. Cieszymy się bardzo z tego faktu. Cieszymy się, że otwieramy się na nowe środowiska. Wydaje mi się, że politycznie wzmacnia ten ruch Platformę Obywatelską. Podjąłem decyzję, bardzo istotną decyzję w swoim życiu politycznym, ale też w życiu obywatelskim i ma to też wymiar taki osobisty. A jak Państwo wiecie, byłem związany przez dłuższy czas z Porozumieniem, z którego wystąpiłem. I o tym też mówiłem publicznie, dlaczego, nie będę już do tego wracał. Natomiast jesteśmy w takim ważnym momencie w tej chwili życia politycznego w Polsce, bo najbliższe kilkanaście miesięcy, 15 miesięcy to czas poważnych wyborów. To podsumowanie wielu lat współpracy z Krzysztofem Głucem komentowali obecni na konferencji prasowej radni Leszek Zegzda i Tadeusz Gajdosz. Do tej pory ten klub był 5-osobowy. Zostaje 6-osobowy. To tylko liczba, cyfra, ale tak naprawdę to chodzi o to, że gościem będziemy mieli jako członka naszego klubu przewodniczącego Rady Miasta. To wyraźnie wskazuje na wzmocnienie naszej pozycji w tej Radzie Miasta i dobrze też się zapowiada jako do perspektywie wyborów samorządowych. Będzie to na pewno wzmocnienie dla nas. Wiadomo, że jesteśmy w okresie przedwyborczym i naprawdę potrzebni są ludzie, którzy będą wspierać Platformę Obywatelską. To kolejny, trzeci już klub, w którym zasiada radny Krzysztof Głuc. Do wyborów samorządowych startował z własnego komitetu wyborczego Wybieram Nowy Sącz. W Radzie Miasta był najpierw członkiem klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, później wraz z radnym Maciejem Rogurzem i Andrzejem Pancerzem założył klub Sojusz dla Nowego Sącza, by ostatecznie znaleźć się w klubie Koalicji Obywatelskiej. Ale to jest pewna logiczna konsekwencja. Tak? Gdzieś formuły współpracy się wyczerpały, zresztą od samego początku ta formuła współpracy w tym pierwszym klubie była ograniczona, szczerze mówiąc, i ta droga miała wiele wyborów. I niektóre wyboje były tak duże, że spowodowały niemożliwość kontynuacji tej jazdy. Natomiast też logika zasad funkcjonowania Platformy jest taka, że jeśli się jest członkiem Platformy, jest się członkiem klubu, więc tutaj jakby w ogóle nie poddaję tego pod dyskusję. Plany na najbliższe miesiące to, jak potwierdza sam zainteresowany, start w wyborach parlamentarnych. Zdziwiony przejściem do Platformy Obywatelskiej swojego dawnego klubowego kolegi nie jest radny Wojciech Piech. Obserwacje, analiza ścieżki politycznej kariery pana Krzysztofa Głuca po prostu ewoluowała w tym kierunku. Kolejnym etapem jest właśnie wejście do Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej było kilka innych ugrupowań. Dość często chyba zmieniał pan dr Krzysztof Głuc ugrupowania. Nie od dziś, od kilku miesięcy mówi się o ambicjach pana doktora Krzysztofa Głuca co do udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. Na razie nie wiadomo, gdzie swoje miejsce w Radzie znajdą radni Maciej Rogusz i Andrzej Pancerz, bo klub Sojusz dla Nowego Sącza po wystąpieniu z niego radnego Krzysztofa Głuca przestał istnieć.